Cześć! Większość informacji, szczególnie ze świata technologicznego, ma pewną datę przydatności do spożycia. W świecie bezpieczeństwa dużo się dzieje, więc ciężko jest być na bieżąco. Przygotowałem dla Was aktualizacje w kilku tematach, o których rozmawialiśmy w ostatnich miesiącach. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków, to warto je nadrobić. Udało mi się również doczytać parę ciekawostek, które mogą Was zainteresować. Zapraszam! Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnej Chińskiej Republiki Ludowej zawiesiło na 6 miesięcy współpracę z firmą Alibaba Cloud, dostarczającą m.in. usługi przeciwdziałania cyberzagrożeniom. Ale dlaczego? Wszystko związane jest z niedawnym błędem odkrytym w Log4J. Po jego zauważeniu badacze z grupy Alibaba zgłosili błąd fundacji Apache, która utrzymuje projekt, aby został poprawiony jak najszybciej. Nie spodobało się to chińskim władzom. We wrześniu zeszłego roku Chiny wprowadziły nowe prawo dotyczące bezpieczeństwa danych. Według niego, po odkryciu luki, obowiązkiem jest zgłosić ją do instytucji rządowych, czego Alibaba nie zrobiła. Prawo to zresztą dotyczy wszystkich firm obecnych na terenie Chin, robiących tam interesy. Prowadza to bardzo niebezpieczny precedens. Eksperci biją na alarm, że takie podejście ułatwia chińskim władzom dostęp do eksploitów, w tym zero-dayów, które mogą być używane do cyberspiegowania. Zresztą Chińczycy dali się poznać światu w ostatnich latach jako bardzo skorzy do wykorzystywania tego typu dziur. Przytoczę choćby ataki grupy Hafnium na serwery Microsoft Exchange, również te należące do amerykańskich instytucji rządowych czy finansowych. Ogólnie przyjętą praktyką w świecie cyberbezpieczeństwa, oczywiście po dobrej stronie mocy, było zgłaszanie błędów bezpośrednio do twórcy oprogramowania. Czasami z uczciwości, czasami również dla pieniędzy z programów bug bounty. W tej sytuacji interes jednego państwa ma być istotniejszy niż wszystko inne. Alibaba została ukarana za przestrzeganie dobrych praktyk i dbanie o interes ogółu. Czy dzięki temu obieg podatności się zmieni, a jednostki rządowe ofensywne będą miały większą ilość eksploitów, czyli tych takich błędów, które można wykorzystać do włamania się do systemów pod ręką? Możemy się tylko domyślać. Poziom zaufania szwajcarskiej armii do komunikatorów rozwijanych poza granicami kraju pysznej czekolady i drogich zegarków okazał się nadzwyczaj niski. Na przełomie roku wszyscy wojskowi pracownicy zostali poinstruowani, aby niezwłocznie przestać korzystać z jakichkolwiek komunikatorów rozwijanych za granicą. Z jednej strony, bardzo logicznym wydaje się zakaz korzystania w służbowych sprawach z messengera, WhatsAppa, ale dotyczy to też. Signala, Telegrama czy innych uznawanych szeroko za raczej bezpieczne. W trakcie służby zresztą zakaz dotyczy również prywatnych telefonów. Wszyscy mają patriotycznie zacząć korzystać z Trimy, której siedziba jest właśnie w Szwajcarii. Ba, armia pokryje nawet koszty subskrypcji aplikacji. Dobrze jest widzieć, że wspierane są bezpieczne i otwarte rozwiązania, aż na tak wysokim szczeblu. Co ciekawe, za korzystanie z niedozwolonego oprogramowania nie grożą jednak żadne kary. Telegram ostatnio zresztą nie ma dobrej pasy. Odkryto oprogramowanie malware o nazwie Purple Fox, które wykorzystuje zainteresowanie Telegramem, aby się rozprzestrzeniać. A w jaki sposób to robi? Korzysta z pliku instalacyjnego udający instalator telegrama na komputery. Jest rozsyłany przez maile albo wystawiony do ściągnięcia z podstawionych stron www. Polecam zresztą sprawdzić sposób, w jaki to robi. Cały proces infekcji przebiega wieloetapowo. Jest bardzo elegancki i dość interesujący. Link do artykułu na ten temat zostawiam w opisie. Niektórzy użytkownicy LastPassa z końcem zeszłego roku otrzymali powiadomienie mailami, że ich hasło master wyciekło. I zostało użyte w próbie zalogowania. O nie, jesteśmy zgubieni. Z wiadomości na szczęście wynikało, że próba logowania została zablokowana w związku z użyciem nieznanego urządzenia lub nieznanej lokalizacji. I to właśnie na to chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Oznacza to, że LastPass najprawdopodobniej stosuje nie tylko device fingerprinting, czyli zapisywanie znanych i zaufanych urządzeń, ale też geofencing, czyli sprawdzanie skąd. Z jakiej lokalizacji następuje logowanie. Jeżeli lokalizacja logowania nie pasuje do wzorca użytkownika, to próba dostępu do konta może zostać zablokowana. LastPass dość szybko oświadczył, że próby logowania najprawdopodobniej wynikają z atakowania przez różnorakie boty, adresów e-mail poznanych w wyniku wycieków danych z różnych serwisów, niezwiązanych z LastPassem, lub mogą pochodzić też z ataków malware. Nic nie wskazywało również na to, że do jakiegoś konta uzyskano nieuprawniony dostęp. Co dziwne, niektórzy z użytkowników, którzy dostali wspomniane maile, zmienili swoje hasło master tylko po to, aby za chwilę dostać kolejnego maila o takiej samej treści. Niedługo później LastPass w kolejnym oficjalnym oświadczeniu przyznał, że wiadomości zostały wysłane do użytkowników omyłkowo, a system odpowiedzialny za ich wysyłkę został dopracowany. Czy to jest powód do narzekania? Z jednej strony tak, bo to nie jest wiadomość, którą ktokolwiek chciałby dostać, szczególnie takie osoby ze słabszym sercem. Z drugiej, dobrze wiedzieć, że LastPass stosuje wiele sposobów na to, aby dane ich użytkowników i w szczególności hasła były bezpieczne. Na fali informacji o Pegasusie w ostatnim czasie pojawiło się wiele informacji, również takich nie do końca zweryfikowanych. Jeden badacz ogłosił wszem i wobec na Twitterze, że jest w posiadaniu Pegasusa, również w postaci zdekompilowanej, i udostępnił to na GitHubie. Odnalazł rzekomo w kodzie źródłowym wiele komentarzy po chińsku oraz odwołań do chińskich serwerów. Co miało jego zdaniem oznaczać, że geneza Pegasusa jest inna niż wszyscy sądzą. Inni badacze jednak uważają, że metodologia tego badania jest błędna w założeniach, a pliki, o których mowa, pochodzą z zainfekowanego oprogramowania Lenovo, więc ich chiński rodowód nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. W związku z tym wyciągnięte wnioski idą zdecydowanie zbyt daleko. Być może to próba zdobycia popularności głośnym ostatnio tematem. Jak dotąd kod źródłowy Pagazusa nie wyciekł. Ostatnie doniesienia Amnesty International wspominały, że nie przechowuje się na urządzeniu pomiędzy restartami, co jeszcze bardziej zmniejsza moje zaufanie do tego znaleziska. Nie jest to może news z kategorii świeżynka, ale ja bardzo lubię suchary, a to mój kanał, więc powiem o tym tak czy tak. Pewien deweloper wpadł na genialny pomysł, jak zmniejszyć wpływ Facebooka na życie przeciętnego użytkownika tej platformy. Stworzył rozszerzenie o nazwie Unfollow Everything for Facebook, które w sumie tak resetowało konto na Facebooku do zera. Przestawało obserwować wszystkie fanpage e oraz znajomych. W sumie to nawet nie wiem jeszcze co, bo nie korzystam, ale chyba macie pewne wyobrażenie jak to działa. Jego twórca Louis Barclay stwierdził, że pierwsze użycie było niesamowitym uczuciem. Nic nie stracił, ponieważ jeżeli chciał sprawdzić co słychać u kogoś ze znajomych, po prostu mógł zajrzeć na ich profile. Odzyskał jednak kontrolę, skoro na tablicy nie było w sumie niczego interesującego, nie było też pokusy do ciągłego scrollowania. W momencie, jego uzależnienie od Facebooka stało się zdecydowanie prostsze do opanowania. No i w tym momencie wchodzi Facebook cały na czarno, dając mu dożywotniego bana. W sumie, skoro chciał kontrolować swoje uzależnienie, to nie powinien narzekać, nie? Ba! Dotarło do niego również cease and desist, czyli wezwanie do zaprzestania wykorzystywania funkcjonalności nieprzewidzianej przez dostawcę usługi oraz słowa Facebook... W nazwie rozszerzenia. Jako, że nie czuł się na siłach, by walczyć z działem prawnym tak potężnej korporacji, po prostu zaprzestał dystrybucji swojego dodatku. W materiale o failach bezpieczeństwa 2021 roku wspominałem o Frances Huygen, która opublikowała wewnętrzną korespondencję na temat tego, że Facebook był świadomy swojego negatywnego wpływu na społeczeństwo. Tego typu działania raczej nie ułatwiają zmiany zdania na ten temat. Chociaż trzeba przyznać, że jakieś tam próby są podejmowane. Z początkiem 2022 roku wprowadzono Privacy Center. Jego celem jest ułatwienie użytkownikom platformy wglądu w informacje dotyczące tego, jakie dane o nich i w jaki sposób są zbierane. Jest to ciągle jednak moim zdaniem kropla w morzu. Wyobraźcie sobie, że wasz telefon przestaje spełniać swoją podstawową rolę. I nie, nie mam w tym wypadku na myśli przeglądania Facebooka, memów, Instagrama i innych takich. Mam na myśli dzwonienie. I nie, nie chodzi mi o to, żeby zadzwonić i pograć sobie online w Hugo albo zadzwonić do wróżbity Macieja. Przestaje działać możliwość wykonania połączenia na numer alarmowy 112. Taka sytuacja miała ostatnio miejsce z Microsoft Teams i ich aplikacją na Androida. Sprawa jest na tyle poważna, że Google wysłało w tej sprawie maile, a także wiadomości PUSH do potencjalnie narażonych użytkowników. A co, jeżeli nadal chcesz korzystać z Teamsów, a martwi cię ten błąd? Rozwiązanie podobno jest stosunkowo proste. Nie wylogowuj się ze swojego konta w aplikacji. Wtedy błąd nie występuje. Zresztą, jeżeli aktualizujesz na bieżąco swoje oprogramowanie, to został już naprawiony i raczej nie powinien cię dotyczyć. Ale w tak istotnej kwestii lepiej dmuchać na zimne. Biznesy w Stanach Zjednoczonych zostały ostrzeżone przez FBI, że rosyjska grupa Fin7 rozsyła firmom pendrive, które po włożeniu do portu USB infekują urządzenie oprogramowaniem ransomware. Ten rodzaj ataku nie jest czymś nowym, powtarza się co jakiś czas, mniej więcej od połowy 2021 roku. Nadawcy podszywają się na przykład pod Amazona albo instytucje rządowe, aby zachęcić odbiorców przesyłek do użycia zainfekowanego klucza USB. O ile na razie nie słyszałem, żeby takie historie działy się w Polsce, o tyle moim zdaniem warto o tym mówić z wyprzedzeniem, abyśmy byli przygotowani na moment, kiedy sami zostaniemy celem. Pamiętajmy, nie ma nic za darmo. Z ostatniej chwili przed wypuszczeniem odcinka, CEO Signala, Moxie Marlin Spike, po ponad 10 latach zrezygnował ze swojej roli. W poście na blogu podzielił się kawałkiem osobistej historii o tym, jak w najtrudniejszych sytuacjach musiał zajmować się wszystkim sam. Nie podał powodu odejścia, ale ja osobiście rozumiem jego przeżycia i podjętą decyzję. Być może powodem było wypalenie zawodowe. Signal w 2021 roku zaczął testować przelewy kryptowalutą. Regulatorzy starają się pokazywać szyfrowanie end-to-end -end jako coraz większe zagrożenie. Wedle niektórych, jak na przykład Brusa Schneiera, który jest swoistą legendą świata bezpieczeństwa, zwiększa to ryzyko dobrania się regulatora i wszelkich służb do Signala. A Signal jak dotąd wydaje się dobrze chronić prywatność swoich użytkowników. Obracając kryptowalutą, będą zajmować się przepływem cyfrowych pieniędzy, a jak wiadomo, rządzący nie lubią czegoś, czego nie mogą kontrolować. Jego miejsce tymczasowo zajmie były założyciel Whatsappa, Brian Acton, który do tej pory był członkiem Rady Nadzorczej. Jedno jest pewne: nagły wzrost ilości użytkowników zwiększył koszta utrzymania infrastruktury Signala. Ja osobiście korzystam z donacji, gdyż bardzo cenię to, co robią. Na pewno dam Wam znać, jeżeli sytuacja dalej się rozwinie. Router, router, Ty jesteś jak zdrowie, ile Cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto jest podatny na ataki. Max van Amorogen z firmy Sentinel Labs odkrył kolejny atak na niektóre routery firm Netgear, TP-Link, Tenda, Edimax, D-Link, Western Digital. Chodzi o pewne konkretne modele ze złączami USB. Podatność CV 2021 4560 dotyczy funkcjonalności w netUSB. A co to netUSB, zapytacie? W skrócie jest to taka funkcjonalność, która ma za zadanie przez sieć udostępnić urządzenie USB, które podpięliście do routera. Ten sam kod jest wykorzystywany w wielu routerach i jest dostępny na portach LAN i WAN, o ile nie został zasłonięty firewallem. I tutaj nie ma się co łudzić. Mało kto montuje firewall przed swoim routerem. Co ciekawe, znaleziona podatność nie wymaga uwierzytelniania. Poprzez klasyczną metodę przepełnienia bufora można zdalnie przejąć kontrolę nad czyimś routerem. Dzięki temu ktoś zdalnie może przekonfigurować wasz router. Może na przykład przekierować modyfikując ruch DNS na inne strony albo robić ataki man-in-the-middle. Jeżeli jesteście więc bezpośrednio wystawieni do internetu swoim routerem z tej listy, to zachęcam was do szybkiej aktualizacji. Badacz podzielił się luką bezpieczeństwa z firmą Keycodes, która jest autorem NetUSB już we wrześniu 2021 roku. Do tej pory tylko Netgear według informacji na stronie badacza zaktualizował swoje oprogramowanie. Patrząc na ten trend wydaje mi się, że firmy, które nie będą aktualizować swojego sprzętu na czas, prędzej czy później wypadną z rynku. Co robić i jak żyć? Może i nie jest to nic odkrywczego, ale z tych newsów wynika kilka propozycji. Po pierwsze, chociaż wiem, że powtarzam to chyba za każdym razem i już was to nudzi, aktualizujcie swoje oprogramowanie, również aplikacje. Osobiście nie spodziewam się, żeby błąd podobnej wagi co ten związany z tym sami się powtórzył, ale w sumie nigdy nie wiadomo. Po drugie, nie wsadzajcie do portów USB żadnych niesprawdzonych pendrive'ów. Szczególnie takie opisane Płace 2021 albo zdjęcia z plaży powinny od razu powodować u Was zapalenie się czerwonej lampki. To najczęściej typowa podpucha używana do infekcji albo do testów przez pentesterów. Po trzecie, wśród rozszerzeń do Chrome i Firefoxa znalazłem rozszerzenia, które mają podobną funkcjonalność jak Unfollow Everything. Nie korzystam z tego, bo nie mam Face'a, więc nie biorę odpowiedzialności za to oprogramowanie, ale wydają się rzeczami wartymi sprawdzenia, szczególnie jeżeli chcecie przestać non-stop scrollować Facebooka. Po czwarte, dystrybucja oprogramowania na komputery stacjonarne, szczególnie z Windowsem, zazwyczaj nie jest tak scentralizowana jak w przypadku urządzeń mobilnych podając przykład fałszywej aplikacji telegrama, która okazała się złośliwa, oprogramowanie warto pobierać tylko z oficjalnej strony producenta. Dziękuję Custom Forum za gościnę. To już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia. Krówka, krówka ha, ha, ha. Teamsy Zaczynamy o Teamsa Teamsy, 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 Team Tak dostałem krówkę. <ścoughs> po to Happy Today. Tam nie ma żartów. O, jest. To tam się to wytnie, dobra, to tam wytniemy te zdjęcie.